Przy udziale parlamentarzystów i samorządowców uroczyście zainaugurowano dziś rok szkolny 2014-2015 w publicznej szkole podstawowej nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednak najważniejsze tego dnia były dzieci. Jest nam bardzo przyjemnie i miło i ogromnego zaszczytu dostąpiliśmy, że mogliśmy zorganizować miejską inaugurację roku szkolnego w naszej szkole. Choć szkoła jest niewielka, to bardzo słoneczna, co na każdym kroku było widać. Dziś naukę w niej rozpoczęło ponad 130 uczniów. Więcej chętnych niż miejsc było za to do oddziału przedszkolnego, który przy szkole funkcjonuje. Niestety nie mogliśmy przyjąć wszystkich dzieci do naszego oddziału przedszkolnego. Jest ich coraz więcej. Dzieci nam do szkoły przybyło. Przybyło nam maluchów do oddziału 3-4-latków. Tak więc coraz więcej jest dzieci i sądzę, że w przestrzeni 2 lat powinniśmy spokojnie otworzyć kolejne oddziały w przedszkolu, bo dzięki Bogu dzieci przybywa w Częstochowie. Inauguracja nowego roku szkolnego, Roku Orderu Uśmiechu, to w szkole, która imię kawalerów Orderu Uśmiechu nosi, wydarzenie bardzo ważne i okazja do uhonorowania przyjaciół szkoły i dzieci. Postanowiliśmy ten czas wykorzystać w taki sposób, aby uhonorować tych, którzy zasłużyli na miano przyjaciela dziecka. Ludzi, którzy swoim życiem dali świadectwo na to, że dzieciom trzeba pomagać. Odznaką przyjaciela dziecka uhonorowany został poseł Zbigniew Pacelt, a także wiceprezydent Ostrowca Paweł Górniak. Medale Jordana przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymała nauczycielka Dorota Ćwik, a także radny powiatu ostrowieckiego Robert Minkina. Ja cały czas powtarzam, że każde odznaczenie nie jest to praca jednej osoby, tylko pewnego zespołu. Jest to zespół ludzi, społeczeństwa z Częstocic, z Paulinowa, którzy niezwykły wkład wnoszą w to, żeby ta szkoła istniała. Jestem niezmiernie zadowolony z wyróżnienia, szczególnie, że do tej szkoły chodziłem. Swoje odznaczenia przyznali także pracodawcy transportu. Te otrzymali prezydent Jarosław Wilczyński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego Eligiusz Mich, a także ponownie radny Robert Minkina. Myślę, że bardziej to odznaczenie za logistykę tutaj organizacji niektórych imprez takich transportowych. Medale wręczał Marian Osuch, kawaler Orderu Uśmiechu, członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Tak wyjątkowe rozpoczęcie roku było z pewnością dużym wyzwaniem dla Katarzyny Bukały, dla której 1 września był jednocześnie pierwszym dniem pracy w roli dyrektora szkoły. Chcemy dalej remontować, poszerzać naszą bazę. Liczymy tu, że uda nam się plac zabaw dla dzieci, dla naszych przedszkolaków zdobyć. A jeszcze we wrześniu w Ostrowieckiej Ósemce odbędą się kolejne ważne uroczystości. 20 września będzie dekoracja Orderem Uśmiechu w naszej szkole, w naszym mieście, więc dzieci będą mogły zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. A dziś wszystkim dzieciom życzymy, aby nowy rok szkolny na ich twarzach przywoływał tylko uśmiech.